Siema, witam w kolejnym gościnnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcastu dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. I dzisiaj Daniel będzie słuchał. Daniel będzie słuchał copywriterki ze specjalizacją, byłą specjalizacją w trudnej, ale bardzo popularnej branży, czyli parentingu, a dzisiaj specjalistką od robienia landingu, czyli z parentingu do landingu. Fajnie się zrymowało, fajnie nam się rozmawiało, bo Kasię poznaliśmy przez przypadek. Z nami jest Kasia Tużańska-Pietras. Cześć Kasia. Cześć. Cześć, ty dobrze mnie zapowiedziałeś, tak bardzo poprawnie, tak właśnie jest. Zostaje, nie dogrywamy, nie wycinamy, tak, no, tak trochę mm-hmm. Na pytanie, ale chyba się wprawiam. Katarzyno, chyba że nie lubisz pełnej wersji. Może być mienia. Kasia. Mm-hmm. Kasia, co ostatnio napisałaś za pieniądze? Ostatnio, czyli wczoraj, kończyłam tekst ofertowy kursu na stronę Instytutu Rozwoju Trenerów Personalnych. Także kurs był trochę odświeżony, trochę zmieniony i pisałam właśnie taką perswazyjną ofertę. Będziesz chciała się pochwalić? Będziesz chciała wrzucić linka pod podcastem, żeby ludzie zobaczyli, jak to się robi? Jak już będzie gotowa stronka, to pewnie, ale tak jak już będzie wisiała w sieci, tak. No okej, czyli napisane link do landingu. Kiedy zapraszałem Cię do tego podcastu, powiedziałaś, że miałaś do mnie pisać z podziękowaniem. Możesz powiedzieć, z jakiego powodu? Tak, no właśnie miałam pisać z podziękowaniem, bo byłeś taką ostatnią cegiełką, która się gdzieś tam dołożyła do tego, żebym zdecydowała, że idę na terapię i gdzieś tam twoje wpisy na LinkedInie sprawiły, że się wreszcie kopnęłam w tyłek i umówiłam na pierwszą sesję i byłam już w pierwszej sesji, także z tym jeszcze raz dziękuję, bo to nie wiem ile bym jeszcze odwlekała, gdyby nie motywacja właśnie od ciebie między innymi. Ja pamiętam po sobie, że odwlekałem bardzo długo, od stycznia, lutego do sierpnia i też jak szedłem na tę terapię, to tak sobie kłody pod nogi rzucałem, no to już chyba Robertowi Perczykowi mówiłem, że się dzień wcześniej nastukałem i przyjechałem z 40-minutowym spóźnieniem, kociokwik w głowie, głowa taka w ogóle, nie, wiesz jak jest, ale powiedziałem sobie w trakcie, że kurde, żeby kury piały, a skały srały, dojadę tam, bo to... I to jest właśnie ważne, to jest ważne. Ja przyjąłem sobie taką misję, żeby tę terapię odczarowywać. Bardzo często Ewelina Zajączkowska mi powtarzała, że stary, ty masz bardzo dużo tematów na terapię do przepracowania. I odwlekałem, wynajdowałem sobie takie powody, a tu kasa, a tu kampania, tu mam za dużo roboty, tu nie mam czasu i powiedz nam, powiedz widzom, powiedz słuchaczom, co tobie daje terapia? I dlaczego twoim zdaniem warto iść? Tak, no ja jestem dopiero po dwóch sesjach terapii, także niewiele jeszcze tu mogę powiedzieć, chociaż już mi się podoba, bo terapeutka zagląda ze mną, raczej skłania mnie do zaglądania w takie miejsca, gdzie bym sama nie zajrzała z własnej woli nigdy. A to jest element takiej mojej pracy nad sobą, którą zaczęłam już dawno i tak jakby kolejny, może nawet już taki najwyższy level tego, co robię, bo od jakiegoś czasu właśnie już biorę udział w takich warsztatach terapeutycznych online, prowadzonych przez Darię Dahl z Czułego Rozwoju i tam właśnie zaczęłam taką pracę nad uświadomieniem sobie przekonań, które siedzą w mojej głowie, które gdzieś tam mnie sabotują też w rozwoju. To mi daje podstawę, żeby pracować nad mindsetem i też, żeby się rozwijać zawodowo, no i prywatnie oczywiście też. Potem latem tego roku trafiłam na coaching, który zawsze uważałam za coś totalnie bez sensu i nadmuchanego i takiego wymyślonego. Ale trafiłam na coaching do Bartka Siemienkiewicza, który odczarował mi całkowicie ten coaching i też zrobiłam wielki skok w mindsetzie, w myśleniu, w patrzeniu na siebie, na swoją pracę, na swój rozwój, na swoją ścieżkę zawodową.
I teraz jakby ta terapia jest kolejnym etapem gdzieś tam tej pracy jeden na jeden z drugą osobą, gdzie mam nadzieję siebie samą poznać jeszcze lepiej i dokopać się gdzieś tam do tych rzeczy, które mi przeszkadzają w życiu. To jest ważne i ja będę często o to pytał i o tym rozmawiał, dlatego że zauważyłem, że różnica pomiędzy copywriterem z sukcesami, a copywriterem bez sukcesów, to jest nastawienie, to jest w głowie. To co nas najbardziej ogranicza, to my sami, nie? I nad tym trzeba po prostu pracować. Tu może ktoś w tym momencie wyłączy ten odcinek, bo stwierdzi, że to podcast dla copywriterów, jak zarabiać więcej hajsu, a oni tu gadają o jakichś terapiach, jakichś coachingach, jakimś takim tym internetowym bullshicie, tak? Ale cholera, ile można się nauczyć pisać? Jak dobrze można się nauczyć pisać? No, myślę, że jest tutaj jakiś sufit, nie? Jest sufit umiejętności, jest sufit skillsów. Zrobisz kurs, przeczytasz e-booka, książkę, kilka książek i już powiedzmy, że więcej nauczysz się z praktyki. Ale jeżeli nie masz w głowie poukładane, to i z klientem sobie nie poradzisz, i biznesu nie poukładasz, i w ten deseń. A propos układania biznesu, jest jeszcze jeden ciekawy temat, który chciałem tu poruszyć, czyli łączenie pracy zawodowej z macierzyństwem, bo często słyszę, że tego czy tamtego nie mogę zrobić, bo mam dzieci. I jak ty to łączysz, jak łączysz macierzyństwo z pracą? Tak. Ja mam taką historię dosyć burzliwą i wyboistą, bo jak tylko urodziłam pierwsze dziecko, to bardzo szybko zaczęłam szukać jakiejś pracy, bo nudziło mi się w domu z tym dzieckiem. I wtedy kupiłam, najpierw zaczęłam pisać na Good Contencie, to w ogóle jest hit. Pierwsze, co zaczęłam robić, jak urodziłam dziecko, napisałam tam jakieś teksty za 10 groszy, a potem kupiłam swój sklep internetowy i zaczęłam handel internetowy. Handlowałam pieluszkami wielorazowymi i budowałam taką markę w sieci bardzo ambitnie. I wtedy próbowałam właśnie godzić pracę z macierzyństwem. I po 3 latach zrozumiałam, że tego się nie da pogodzić. Tak naprawdę nie da się robić jednocześnie firmy, rozwoju w tej firmie, uczenia się prowadzenia biznesu, jednocześnie będąc mamą na 100% i mając te dzieci w domu, że to jest po prostu niewykonalne, albo jest to wykonalne do momentu, aż się zajedziesz całkowicie i ci się odechce wszystkiego. I w tym momencie, kiedy to zrozumiałam i tak po prostu walnęłam twarzą w ogrunt, to zdecydowałam, że koniec z tym. Sprzedałam tą firmę i zaczęłam szukać pracy w jakimś takim kreatywnym, ciekawym zawodzie i bardzo szybko zaczęłam właśnie pisać. I to już był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że ja nie wrócę do godzenia macierzyństwa z pracą naraz, tylko że to trzeba właśnie rozłączyć, że to nie jest łączenie pracy z macierzyństwem, tylko to jest rozłączenie pracy od macierzyństwa. I jeśli ktoś chce pracować, spełniać się, ja już wtedy bardzo potrzebowałam robić coś takiego dorosłego, już nie siedzieć tylko w tych pieluchach, w tym Lego i w tych konikach plastikowych, tylko po prostu robić coś już takiego jak dorosły człowiek, czyli pracować. I bardzo ten mój kreatywny umysł potrzebował też zajęcia i zdecydowałam, że już nie będę po prostu jednocześnie mamą i na przykład copywriterką. I zaczęliśmy szukać takich rozwiązań w rodzinie, żeby dziećmi się po prostu zajmował ktoś inny. I moim zdaniem to jest na 99% jedyna droga, żeby po prostu zdjąć sobie z siebie tę presję bycia jednocześnie na 100% zajebistą mamą, zajebistą żoną, nie wiem, w każdej sferze się realizować też zawodowo i naraz. Po prostu trzeba znaleźć kogoś, kto się zajmie dziećmi, i wtedy mieć spokojną głowę, tym bardziej, że copywriting to już jest praca taka na maksa wymagająca skupienia i gdzieś te myśli nie mogą się rozpraszać na to, że nie wiem, że dziecko woła, że coś chce, że się obudziło z drzemki, że trzeba właśnie teraz się tu i teraz zająć, bo to rozprasza, po prostu odciąga od pracy i wtedy jest i frustracja, i ta jakość pracy spada, i czas się traci, i można się tylko wściec, więc moim zdaniem sposobem na to jest rozłączanie pracy. Można pracować w domu, można mieć szczęśliwe życie i szczęśliwą być mamą po pracy dla tych dzieci, będąc dla nich na 100% mamą,
czy zając się sobą i będąc i być tą mamą gdzieś tam w jakimś określonym czasie, ale nie próbować tego łączyć, bo też taki multitasking, taki mit tego, że nie wiem, że kobiety mogą właśnie jednocześnie robić 10 rzeczy na raz, jednocześnie gdzieś tam na laptopie próbować pisać z dzieckiem na kolanach, tutaj karmiąc łyżeczką i jeszcze udając misiem pluszowym, że się bawi. To jest po prostu nie... To jest mit, że to się da pogodzić. Także ja proponuję właśnie to rozłączyć i wtedy skupić się na optymalizacji tej pracy tak, żeby pracować po prostu rozsądną liczbę godzin, czyli dobrze sobie zaplanować pracę, mieć jakiś system, który pilnuje zadań. Ja mam na przykład Nozbik, w którym mam wszystko i w tym Nozbi mam zapisane i prywatne sprawy, i zawodowe, i wszystkie zadania na dany dzień. Mam rozplanowany miesiąc, tydzień, każdy dzień i wtedy po prostu siadam do pracy, kiedy dzieci są w przedszkolu i robię najlepiej, jest w pełnym skupieniu, chociaż to nie zawsze mi się udaje oczywiście, ale gdzieś tam muzyka na słuchawki, fokus i po prostu praca w jakichś określonych kilku godzinach w ciągu dnia i potem już koniec pracy. I ja nie pracuję wieczorami, nie pracuję w weekendy i ten balans właśnie mi się bardzo dobrze sprawdza. To właśnie, żeby to rozłączyć i znaleźć czas na wszystko, ale tak, żeby nie próbować robić tego naraz. Ciekawe. To jest też, chociaż dzieci jeszcze nie mam, to jest ciekawe, co mówisz, żeby to rozłączać, żeby postawić taką wyraźną granicę pomiędzy pracą a odpoczynkiem. I takie ciekawe zdanie padło w twojej wypowiedzi, że copywriting to jest praca na maksa. Rozmawiałem w pierwszym gościnnym odcinku z Eweliną Zajączkowską i ona też powiedziała coś takiego, że weźcie copywriting na poważnie. Jeżeli chcesz się zajmować copywritingiem, weź go na poważnie. Można dorabiać, ale nawet jak dorabiasz, rób to cholera porządnie. To nie jest tak, że tam sobie tak jak mówisz, że tutaj tu laptopik, tutaj dziecko, tu misio, tu co to było, kaszka i robię 10 rzeczy naraz po łebkach, zamiast jedną rzecz zrobić porządnie. Czy możesz powiedzieć, dlaczego twoim zdaniem copywriting to jest praca na maksa? To miałam na myśli to, że to jest praca, która wymaga, jeśli jest robiona dobrze i na wysokim poziomie, to wymaga bardzo dużego skupienia i wymaga zaangażowania bardzo dużej części energii w głowie. Ja wiem po sobie, jak ja piszę wymagające jakieś takie treści ofertowe, piszę na przykład landing page, piszę go przez cały dzień albo przez jeden dzień robię research taki pogłębiony, drugiego dnia siadam i piszę. To ja na następny dzień jestem po prostu wykończona. Ja najchętniej to bym, nie wiem, poszła na spacer, poszła spać. Po prostu wiem, ile to energii zabiera, ile potrzeba na to energii i jak bardzo to jest no takie, jak to nazwać, no wymagające, żeby napisać dobry tekst, żeby on miał ręce i nogi i żeby on spełniał swój cel i żeby był napisany zgodnie z takimi zasadami, żeby były te chociażby sekcje, nie? W newsletterze, jak czasem widzę newslettery, które mają po 5 zdań i ludzie to wysyłają, ja piszę newslettery, które mają po prostu, każda sekcja ma jakiś cel i się wiąże ze sobą i tam dodaję różne też propozycje dla grafików, co tak jak ten mailing urozmaicić i to wtedy po prostu wychodzi dużo więcej wartości. No i to wymaga zaangażowania tych właśnie swojego doświadczenia też, jak się nie ma na przykład takich schematów, którymi się leci, bo mi na przykład jest trudno pracować tak stricte na schematach. Mam jakieś tam schematy pozapisywane, ale nie lecę tak na przykład od checklisty, że tu napisz to nagłówek, to potem taki akapit, śmaki akapit, dodaję call to action, tylko gdzieś tam cały czas mi ta głowa pracuje i wynajduje takie rozwiązania, które akurat w przypadku tego tekstu się sprawdzą. No i to po prostu wymaga bardzo dużego. No ja bym tego przy dziecku bym tego nie napisała, po prostu napisałabym to beznadziejnie. Gdzieś słyszałem takie zdanie, to chyba na szkoleniu jeszcze w Rankomacie z Asią Kominiak, Asię pozdrawiam, że w ciągu dnia przy multitaskingu jest coś takiego jak efekt piły, że się wybijasz ze skupienia, później wracasz do tego skupienia, później znowu się wybijasz, później znowu wracasz i przez to można stracić 28%
energii i 30% czasu, jakieś takie, wiesz, horrendalne liczby, nie? 30% czasu, no to sobie policz 8 godzin, to tak jakbyś 2,5 godziny, no nie wiem, siedziała na dupie i zbijała bąki. No to no, masz 2,5 godziny, policz sobie swoją stawkę godzinową i tyle codziennie płacisz za to, że uprawiasz multitasking, nie? Tak, ale do tego jeszcze ta frustracja, przecież za każdym razem jak się wdrażam w ten tekst, no to muszę sobie przypomnieć, co ja napisałam dwa zdania temu, co to w ogóle był za klient, co my tu robimy, w jakim celu jest ten tekst i to po prostu jest całkowicie się mija z celem, że można tylko wkurzyć. Ja strasznie lubię jak ktoś mówi, znaczy lubię się śmiać, jak ktoś mówi, że ja mam podzielną uwagę. Nie, nie masz podzielnej uwagi. To teraz ci się wydaje, bo masz wypoczęty umysł, bo twój mózg przeskakuje bardzo szybko pomiędzy zadaniami, ale za jakiś czas się zmęczysz i nagle się okaże, że ty już nie masz podzielnej uwagi, bo w ogóle nie masz uwagi. I druga rzecz, która mnie też no w sumie nie bawi, tylko ciekawi raczej, że są matki, które robią biznes i są matki, które nie robią biznesu. I te matki, które wiesz, nie robią biznesu, mówią, bo ja mam dzieci, bo z dziećmi to się nie da. I jednocześnie są matki, które robią biznes, pomimo tego, że mają dzieci, nie? Z dziećmi robią to. Znam dziewczynę, która zrobiła kampanię sprzedażową, zresztą oboje ją znamy, zrobiła kampanię sprzedażową, będąc chora na COVID-a, gdzie mąż pojechał na Ukrainę, a ona praktycznie z dzieckiem na kolanie, to kto inny. Robiła webinar z dzieckiem na rękach prawie, że. Więc no i mówisz mi, że się nie da, nie? I to znam dziewczyny, które mają trójkę dzieci, robią biznes na przykład. I to są małe dzieci. Ja też przez trzy lata. Też przez trzy lata to robiłam, tylko ja po prostu wiem, jakim to było kosztem, bo jak ktoś jest bardzo zaangażowany i nie umie robić na pół gwizdka, to będzie chciał robić wszystko na 100% i jednocześnie być z tym dzieckiem na 100% i jednocześnie. Znaczy mi też się zdarzało na przykład pisać teksty na smartfonie, jak dziecko usypiałam i miałam je przy piersi, ale to były takie awaryjne sytuacje i już po prostu bym nie chciała do tego wracać nigdy. Jeśli tylko jest możliwość, to ja nie chcę do tego wracać. I jeśli bym miała wracać do tego stanu takiego napięcia i do pracy po nocach i do właśnie takiego odrywania się od zadań, bo tu dziecko zapłacze, bo tu coś tam, to wolałabym zmienić pracę. To po prostu było tak, ja jestem bardzo, właśnie mam wysoką odpowiedzialność i ja właśnie, jak się tak zaangażuję maksymalnie, to potem stawiam sobie wysokie wymagania i sprostać tym wysokim wymaganiom na wszystkich sferach życia, to jest taki stres i takie obciążenie, że moim zdaniem to w ogóle nie warto. Nie warto, lepiej sobie tak podzielić, no być może są takie kobiety, które są szczęśliwe w takim modelu, ale na dłuższą metę nie radzę nikomu. Nie radzę. To jeszcze jest taka kwestia, że jak się zaczyna na przykład z copywritingiem, to spoko, to naprawdę w czasie tych kilku godzin drzemki, niemowlaka, nie wiem, niemowlaki tam mają po trzy drzemki, to można całkiem sporo się nauczyć, można zacząć, można złapać jakieś zlecenia, można się załapać do jakiejś agencji SEO, gdzie tam są na przykład dłuższe terminy, nie ma takiej presji czasowej, albo znaleźć sobie jakiegoś takiego klienta na przykład na posty w social mediach, który nie potrzebuje jakoś bardzo dużo tego i też jest elastyczny i można to sobie jak najbardziej pogodzić z macierzyństwem i dorobić do budżetu, ale pracować na, no, żeby zarobić jakieś porządne pieniądze, jak się jest takim średnio zaawansowanym copywriterem, no to trzeba poświęcić na to ileś godzin w ciągu dnia, powiedzmy, nie wiem, 7. No to jak zmieścić w ten dzień z dzieckiem na kolanach 7 godzin pracy na maksa w skupieniu, no to jest już gdzieś tam zawsze kosztem czegoś innego. Albo kosztem snu, albo kosztem czasu z małżonkiem, albo kosztem weekendów. No to trzeba być świadomym, że to po prostu ta doba się nie rozciągnie. Nawet jeśli się gdzieś tam dba o tą produktywność i o planowanie, no to nawet ci specy od planowania to mówią, żeby sobie nie nakładać aż tyle na głowę, nie? Żeby gdzieś tam mniej zadań sobie wpisywać do zrobienia i potem faktycznie je wykonywać, niż cały czas sobie robić zarzuty i wyrzuty sumienia mieć, że się znowu nie zrobiło wszystkich zadań z listy. A przy dziecku no to jest sporo zadań na liście. Codziennie, każdego dnia, plus niedospanie dochodzi, no bo większość jednak rodziców, których ja znam, małych dzieci, to oni nie dosypiają i gdzieś tam to się też bardzo odbija na wydajności w takiej kreatywnej pracy. To jest coś, co chyba najbardziej mnie przeraża w
tacierzyństwie, w ojcostwie, że będę niewyspany, że nie mam tych takich, wiesz, 8 godzin, że się mogę wyspać, tylko tu trzeba wstać, tu trzeba. Więc to będzie strasznie trudne, także ja podziwiam kogoś, kto prowadzi firmę, kogoś, kto robi robotę, mając małe dzieci. Tu rozmawialiśmy trochę wcześniej właśnie o tym chodzeniu w copywriting, kiedy masz dziecko, kiedy idziesz na macierzyński, wtedy mówiłaś, że wiele kobiet wtedy zaczyna. I moje pytanie jest do ciebie, jak ty zaczęłaś, dlaczego zaczęłaś, kiedy zaczęłaś i z jakiego powodu? Tak, ja właśnie zawsze lubiłam pisać. Mam takie wspomnienia z podstawówki nawet, że jak były te prace klasowe i były takie wielkie arkusze papieru do zapisania jakimiś tam historiami, to ja to bardzo lubiłam. 2 godziny bite siedzieć i pisać. Także gdzieś tam od zawsze to lubiłam. Potem zdecydowałam się na studia na teoretycznie ścisłym kierunku, bo to była biologia, ornitologia i robiłam doktorat ze śpiewu ptaków. I tam, na tym doktoracie, jak tak patrzę z perspektywy czasu, to oprócz siedzenia w terenie i nagrywania ptaków, to ja najbardziej lubiłam pisać. I właśnie tam zrobiłam kurs z pisania naukowego na Uniwersytecie Stanfordzkim, to był taki kurs online. I tam się nauczyłam pisać artykuły. I zrozumiałam właśnie, że te umiejętności pisania i te skille dają mega wartość, bo właśnie dzięki temu, że ja umiałam to napisać odpowiednio, także te czasopismo to przyjmowały, no to te moje prace się ukazywały. I to całe gadanie na uczelniach, że jest trudno te punkty zdobyć, że ktoś tam kogoś wyprzedził, bo nie mają publikacji albo mają publikacje, to jest po prostu związane z tym, że ludzie mają słaby mindset i nie uczą się pisać. I jednak tam na uczelni miejsca nie zagrzałam, bo właśnie te moje osiągnięcia nie były jakoś tam doceniane, a ja jak widzę w czymś wartość, a to nie jest doceniane, to zwykle uciekam i idę gdzieś indziej się rozwijać, więc gdzieś tam to pisanie cały czas było ze mną. Potem właśnie jak urodziłam pierwsze dziecko, to założyłam firmę, kupiłam sklep internetowy i tam sama zajmowałam się też marketingiem i tam też najbardziej lubiłam pisać. Zrobiłam kurs z marketingu, zwycięski marketing z coraz lepszej firmy, którą ogólnie polecam każdemu początkującemu przedsiębiorcy. A tam można się mega dużo nauczyć i to było dla mnie też takim game changerem życiowym, dołączenie do tego programu rozwoju coraz lepszej firmy. I tam nawet właśnie przy tym swoim sklepie internetowym współpracowałam z copywriterką, której zlecałam teksty. Także gdzieś tam liznęłam ten temat marketingu i to mi się w sumie najbardziej podobało z prowadzenia firmy. Więc gdzieś tam te wszystkie klocki się składały z całego życia, że ja to lubię pisać i ten marketing mnie pociągnął. No i kiedy sprzedałam firmę, to szukałam kreatywnej pracy i szybko ją znalazłam, bo nie wiem, w ciągu miesiąca od zaczęcia poszukiwań zostałam przyjęta do agencji marketingowej, gdzie mnie od razu wrzucili na głęboką wodę i kazali pisać wszystko już tak dla klientów. No i to był mega szybki rozwój i tak w sumie mi zostało, że odkąd się tam zatrudniłam i potem zmieniałam też te miejsca i zmieniałam tych pracodawców z różnych przyczyn, to właśnie ten rozwój tak mi galopował. To mi się bardzo podoba, także bardzo polubiłam to pisanie, odnalazłam się w tym, okazało się, że da się pogodzić to z macierzyństwem w już zupełnie inny sposób niż to próbowałam robić w przypadku w tej firmy handlowej i że się po prostu w tym spełniam, mam tutaj jakąś ścieżkę rozwoju, możliwość budowania swojej marki, no i zostałam i się w tym realizuję. Dosyć często pojawia się motyw, że ktoś został copywriterem i pytam o początki i tam jest takie właśnie, zawsze lubiłam pisać. Ja też zawsze lubiłem pisać. To co mówisz, to te karty pracy, te zadania klasowe, wiesz, dostajesz 2 kartki do napisania, wypracowania na temat taki i taki. Tak mówisz, kurde, tylko 2 kartki? A ludzie tam, wiesz, zmurzają się, bo tutaj 2 zdania napisali i to już jest, wiesz, szczyt możliwości, nie? Także ja tutaj mam mocne, to się nazywa RL teraz, mówią młodzi ludzie,
Więc mam tutaj rel, ale też mam taką rozkminę w tej chwili nad ludźmi, którzy nie lubili pisać i wchodzą w copywriting z takim nastawieniem, że no z pracą teraz ciężko, porobiłbym sobie coś w online, bo to praca zdalna, to sobie zostanę copywriterem. Nigdy nie pisał, nigdy się tym nie interesował, wchodzi w internet, czyta, wiesz, artykuły, jak zarabiać w internecie i tam jest, zostań copywriterem i pisz teksty, a jeszcze lepiej teraz bonus, zostań copywriterem i pisz teksty z AI, nie? Masz tutaj czata GPT, jak mu wpiszesz jedno zdanie polecenia, to on ci napisze artykuł, nie? I ludzie w to wchodzą, a później się okazuje, że to wcale nie jest tak. Co o tym myślisz? No, ja jestem bardzo za tym, żeby budować swoje życie zawodowe świadomie i jednak na swoich mocnych stronach. To było też dla mnie bardzo ważne, jak właśnie w przypadku tej, znaczy w czasie nauki prowadzenia biznesu w tej coraz lepszej firmie, był taki temat właśnie budowania, nie rzucenia się, znaczy jak to powiedzieć, nie bycia samemu dla siebie przeszkodą, tylko budowania biznesu też na swoich mocnych stronach. I jeśli się czegoś nie lubi, to się powinno to delegować docelowo. Więc jeśli ktoś nie lubi pisać, a idzie w copywriting, to jest dla mnie nielogiczne. I jednak nie ma tak jakby... No mamy te swoje wrodzone jakieś tam talenty, mamy mocne strony, można sobie zrobić test Gallupa na przykład, który robiłam w zeszłym roku, mi bardzo dużo dał i właśnie już się nie mogę doczekać, kiedy sobie wykupię drugą część i się dowiem jeszcze więcej o sobie. Bo po prostu no tam jak byk jest napisane, że moim największym talentem ze wszystkich jest komunikatywność, więc to jest po prostu cecha tak jakby wrodzona, że ja się do tego nadaję. A jak się ktoś do tego nie nadaje, no to niech poszuka jakby czegoś, w czym się czuje dobrze, no bo inaczej się będzie męczył. A jak się ktoś męczy, no to się tak jakby, no jest mega trudno się chyba rozwinąć w czymś, w czym się męczysz. Ja bym w to nie szła. No chyba, że ktoś jest masochistą, no to można, ale no dla mnie to jest nielogiczne. Nielogiczne. Robić, co się lubi, no to jest taki... No każdy ci to powie, że dużo jest szczęśliwsze życie, jeśli robisz to, co lubisz, a jeśli się pchasz w to, co nie lubisz, no to nie wiem po co za bardzo. Jest to powiedzenie przypisywane Konfucjuszowi, które mówi, że jak pracując rób to, co lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. Nie wiem, czy ile w tym jest prawdy, ale jest też ten japoński koncept ikigai. Znasz? Nie, chyba nie. To słowo w tłumaczeniu z japońskiego znaczy mniej więcej powód do życia i trzeba sobie odpowiedzieć na cztery pytania. Co lubię robić? Czym jestem dobry? Czego świat potrzebuje? I co to było to ostatnie? Za co świat jest gotów zapłacić? Coś w ten deseń. Jak coś, to później doprecyzuję. Widziałem też takie wykresy na różnych szkoleniach biznesowych, że właśnie też się to zazębia, nie? Żeby wziąć coś, co lubisz, czym jesteś dobry, za co mogą ci ludzie zapłacić i czego potrzebują. I w to po prostu iść. A Gallupa to ja sobie zrobię, bo to już chyba trzeci albo czwarty raz słyszę, że robiłam Gallupa i otworzył mi oczy. I to ostatecznie przeciążyło teraz, tylko muszę najpierw wydobyć od mojego ministra finansów budżet na ten test. Ale to pogadamy gdzieś może po nowym roku. Skoro już wiemy, skąd się wzięłaś w copywritingu, porozmawiajmy teraz o parentingu, bo to była twoja specjalizacja, kiedy czytałem ogłoszenia oferty na copywritera ze specjalizacją w parentingu, to właśnie myślałem sobie głównie o tobie. Branża trudna, mam wrażenie, że każda copywriterka, która zostaje matką i matka, która zostaje copywriterką, wychodzi z założenia, że skoro mam dziecko, to mogę pisać o dzieciach. Czy to jest dobre założenie, czy to nie jest dobre założenie, twoim zdaniem? Trudne pytanie. Z jednej strony dobry copywriter może napisać prawie o wszystkim, więc nie można się tak zamykać, że taka matka, która
zaczyna w copywritingu, nie będzie dobrą copywriterką od parentingu, ale jednocześnie no, matka to nie jest tak jakby jedyna jakaś definiująca, jedyne słowo definiujące daną osobę. Jeśli na przykład ja byłam wcześniej ornitologiem, to mogę na przykład najlepiej się czuć w tekstach naukowych albo przyrodniczych. Akurat w moim przypadku to ja się w różnych tekstach dobrze czuję i pisałam na najróżniejsze tematy, więc to, że jestem matką, specjalnie mi tutaj nie przeważa w jakąś stronę branży, a akurat to, że ja się zajęłam tym pisaniem w parentingu, to jest trochę związane z tym, że to jest moje tak jakby osobne też zainteresowanie, bo ja się interesuję tym bliskościowym wychowaniem i to po prostu to jakby jest jedno z moich zainteresowań życiowych, więc niekoniecznie każda matka ma takie zainteresowania, nie? Żeby się zgłębiać na przykład, nie wiem, różne systemy edukacji albo interesować się alternatywną edukacją. Oczywiście każdy może zrobić research i jeśli ma skillę i jest zaangażowany, no to dobry tekst na ten temat napisać, ale tak naprawdę czy jest matką, czy nie, bo tutaj to niespecjalnie wydaje mi się, że jest kluczowe. Tak samo jak ja piszę, nie wiem, o turbosprężarkach, a nie jestem mechanikiem, nie? Także też ta branża parentingowa to nie jest takie proste, bo ja na przykład pisałam teksty pod SEO dla portalu dziedziuś.pl i tam te teksty były najróżniejsze, one nie były o dzieciach, one były o arbuzach w ciąży, o jedzeniu arbuzów w ciąży, o jakichś takich rzeczach abstrakcyjnych, które ludzie wpisują w Google. Więc no to niekoniecznie jest też zawsze o dzieciach. Wydaje mi się, że w tym parentingu, to dla mnie przynajmniej, i ogólnie to jest taka trochę plaga internetowa, i tych naszych czasów, że jest bardzo dużo nieprawdziwych, niesprawdzonych treści. Gdzieś tutaj w przypadku matek, które są copywriterkami, to wydaje mi się, że najbardziej powinno im zależeć na tym, żeby nie powielać takich błędnych, kłamliwych, krzywdzących, szkodliwych treści i żeby wspierać inne matki w tym, żeby po prostu nie wprowadzać do internetu takiego szajsu. To wydaje mi się, że to jest bardziej takie ważniejsze niż to, że akurat pisać o, że każda matka może pisać o w tematach parentingowych. Tym bardziej, że jak się jest na przykład początkującą mamą i się ma niemowlaka, no to się nie napisze o problemach z przedszkolakami, bo się tego jeszcze nie przeżyło, więc się tego nie napisze tak jak matka, która ma większy staż. No, trudno mi powiedzieć, bo ja teraz też trochę odchodzę od tych tematów. Nie wiem, mi się wydaje, że to zależy też od predyspozycji każdej osoby i tego, w czym ona się chce specjalizować, realizować, w czym się czuje dobrze, w czym się chce doszkolić. Na pewno jest łatwiej pisać o tym, co nas interesuje, ale też no, trzeba pamiętać o tym, że my jak zostajemy rodzicami, no to się też dopiero uczymy tego, uczymy się, jak z tymi dziećmi postępować, jak z nimi się komunikować. Dowiadujemy się też bardzo dużo o sobie, więc to jest taka droga. To, że się, samo to, że się zostało matką, na przykład nie znaczy, że już się, nie wiem, wie wszystko o dzieciach. I można o tym pisać bez przygotowania, nie? Ciekawe pytanie z tego w sumie wyszło i teraz tak jeszcze się sobie kminie, czy można mieć dziecko i się nie znać na wychowaniu dziecka, no bo jednak wiesz, jak przykładowo wpisujesz tego Google'a, dlaczego moje dziecko płacze non-stop, nie? Albo dlaczego Można. Dziecko nie chce jeść czegoś tam, czy czegoś tam? I siłą rzeczy się dokształcasz, nie? Siłą rzeczy się po prostu dokształcasz w ten sposób. Tak myślę. Mogę być w błędzie, możesz mnie z tego błędu wyprowadzić, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dzieci nie mam, więc nie wiem i wiele razy słyszę, że będziesz miał swoje, to zobaczysz, nie? Tak jakbym miał, nie wiem, nie chcieć mieć swoich, bo to przerażające. Nie, dzieci są super, tylko to wiesz, jak jesteś osobą, której zależy, która nie, na przykład, nie wiem, nie da roczniakowi, nie włączy telewizora, żeby się tam zajął sobą, tylko po prostu zależy ci na dziecku, to faktycznie im więcej wiesz, tym mniej wiesz, bo na przykład okazuje się, że drugie dziecko jest całkiem inne i znowu się musisz dokształcać.
i dowiadywać, bo to, co się nauczyłeś, no to tam trochę już wiesz, ale jednocześnie charakter kompletnie inny, więc inne wyzwania. Więc moim zdaniem, będąc rodzicem, można nie wiedzieć, jak być rodzicem. Tym bardziej, jeśli się ma wysoką postawioną poprzeczkę i na przykład nie wystarczy ci to, że nakarmisz dziecko, ubierzesz i wyślesz do przedszkola, tylko jeszcze chcesz na przykład nie zryć mu bani na całe życie i wychować go na dobrego człowieka, który, nie wiem, będzie miał wysokie poczucie własnej wartości i będzie się czuł na świecie jak u siebie i tak jakby, jeśli ci na tym jeszcze zależy, no to znowuż musisz pogłębiać tą wiedzę już w bardziej specjalistyczny sposób, już gdzieś tam się dowiadywać o komunikacji bez przemocy, o stylach przywiązania, o budowaniu więzi, pracować nad sobą. Więc zdecydowanie wydaje mi się, że zależy, jaki poziom się przyjmie tego, co chcesz wiedzieć o tym dziecku. I to jest po prostu też, dla mnie to jest nauka, wydaje mi się, na całe życie, no bo ja też nigdy nie miałam na przykład 10-latka. I dopiero czekam na to, co mi to przyniesie i jakie to będzie wyzwanie i co się wtedy wydarzy i jak ja wtedy będę reagowała i czego się dowiem znowuż o sobie od mojego 10-latka. To też ciekawe. Ostatnio widziałem taką roleczkę, to krótka dygresja, że siedzi sobie matka, wiesz, jest kuchnia, wyspa kuchenna i matka rzuca piłką w tę wyspę kuchenną, a pomiędzy biega dziecko, nie? I tam było napisane, że ta zabawa to nie jest zabawa w to, żeby piłką trafić dziecko, bo dziecko miało kapitalną frajdę, nie? To, wie, w tej, we w tę, w tej, we w tę, nie? Tylko to jest po to, żeby dziecko przed snem zmęczyć, nie? Tym bieganiem, żeby zasnęło. Po prostu mnie to rozwaliło, nie? No ale to jest chyba problem ludzi, którzy właśnie mają małe mieszkania, bo my mamy ogród i jeszcze na dodatek nasi chłopcy są w leśnym przedszkolu. Więc oni w ciągu dnia łażą po lesie, wspinają się po drzewach, huśtają się na oponach i są zmęczeni i idą spać. Także tak, no. Gdzie to było w latach 90., jak ja miałem 5. Nie, ja chodziłem sobie sam do lasu. Jeszcze szczęśliwie z drzewa nigdy nie spadłem. No. Ale co dalej? Schodzimy teraz z tych tematów, nazwijmy to miękkich, i wejdźmy trochę głębiej w pisaństwo, bo wspominałaś, że odchodzisz już od parentingu i idziesz w stronę landingu. Moje pytanie brzmi, skąd ta zmiana? Co to spowodowało? Co spowodowało to, że chcesz pisać więcej sprzedażówki, więcej landingów? Tak, ja nigdy nie miałam takiego etapu, żebym pisała tylko o dzieciach, czy tylko dla rodziców, czy tylko dla mam. Zawsze pisałam dla kilku osób, czy w kilku miejscach i to były różne tematy. I w tym czasie, kiedy pisałam o na przykład bliskościowym wychowaniu, to dla innych osób pisałam na przykład o mastermindach, pisałam do przedsiębiorców, albo reklamowałam kompleks hotelowy w Lubuskiem. Albo pisałam właśnie dla tego portalu Dzidziuś i to były teksty pod SEO i one niekoniecznie były o dzieciach. Albo pisałam do początkujących fotografek, reklamując kursy fotograficzne. Albo o suplementach dla imprezowiczów. Także ja nigdy się nie ograniczałam do tej jednej branży, chociaż lubiłam o tym pisać, bo też jeśli się chce tak trochę wpływać na świat i mieć gdzieś tam swoją jakąś taką dobrą rolę w świecie, to pisanie rzetelnych tekstów do rodziców to naprawdę jest świetna opcja, bo jest tyle syfu w internecie i tyle właśnie kłamstw i przestarzałych jakichś rzeczy tylko po to, żeby to się klikało, że naprawdę pisanie takich etycznych tekstów no to jest bardzo, bardzo potrzebne, więc to też mi na pewno sprawiało przyjemność i satysfakcję, ale nie ograniczałam się nigdy do tej jednej branży, więc moja specjalizacja nie poszła w branżę, choć przypuszczam, że to też jest fajna opcja i gdzieś tam, jeśli ktoś się naprawdę czymś pasjonuje, to może się wybić i rozwinąć naprawdę w jakiejś takiej jednej dziedzinie. Ale moja specjalizacja poszła właśnie w typ tekstów. Bo ja na przykład nie przepadam za pisaniem postów na social media, nigdy tego za bardzo nie lubiłam. W pewnym momencie się wkręciłam tak, że faktycznie już czułam się tą instagramową wymiataczką w kontekście pisania, planowania treści, pisania i tak dalej. Ale to nie jest do końca moja bajka. I gdzieś tam zawsze te perswazyjne teksty ofertowe najbardziej mnie kręciły.
najbardziej mnie jarały i jak czat zaczął pisać klientom posty, które całkowicie im wystarczają, to ja wcale nie płakałam nad tym, bo ja nie muszę pisać tych postów i jeśli czat mnie tutaj zastępuje, to ja nie mam z tym problemu, bo ja najbardziej lubię pisać akurat właśnie te teksty sprzedażowe i gdzieś też dokopałam się do mojego testu Harrison Assessment, który miałam też robiony i tam bardzo wysoko mam właśnie tendencję do wywierania wpływu na ludzi i do przekonywania innych, więc gdzieś wydaje mi się, że to jest ta moja specjalizacja, wynika też z mojego charakteru i jeśli w coś wierzę, to zależy mi na tym, żeby przekonać innych też do tego i po prostu jest mi z tym łatwo. Tak jak ludzie na przykład mają problem z tym, żeby zachwalać swoje usługi, bo albo w ogóle pisać tak sprzedażowo, bo im się wydaje, że coś komuś wciskają, no to ja nie mam tego problemu. Pisząc etycznie, pisząc zgodnie z jakimiś tam zasadami wyciągania korzyści z produktu i pokazywania prawdziwych korzyści, takich, których się na pierwszy rzut oka nie dostrzega, no to jest tak jakby ten skill pisania sprzedażowego, informowania o tych korzyściach i właśnie nakłaniania do zakupu. Więc to jest coś, w czym ja się na maksa odnajduję i tutaj się specjalizuję, pisząc dla różnych branż. Teraz właśnie piszemy o turbosprężarkach, pierwszy raz w życiu. Piszę też, ostatnio pisałam automatyzację dla studia urody, mastermind, właśnie ta najróżniejsza tematyka, trenerzy personalni, ale właśnie łączy to te teksty perswazyjne, łączą te wszystkie branże. Także gdzieś tam to mam we krwi i też właśnie jednocześnie mam bardzo wysoko też w tych moich testach osobowościowych szczerość, więc to wydaje mi się też jest takie ważne, żeby w tych tekstach ofertowych nie naginać rzeczywistości, tylko mówić prawdę i wyciągać właśnie te korzyści, których na pierwszy rzut oka nie widać. To jest taka sztuka, która mnie mega jara, że mogę to robić na co dzień. Super, super. Sporo o landingach, więc muszę zapytać o jakieś 3 tipy na dobry landing, moim zdaniem. 3 tipy na dobry landing. To tak, po pierwsze trzeba się nauczyć to pisać, więc albo można sobie zrobić kurs i po prostu się nauczyć od kogoś, kto to potrafi. I ja tutaj mogę polecić na pewno Bartka Popiela i można przesłuchać wszystkie dostępne materiały i przeczytać o pisaniu ofert i się nauczyć trochę od Bartka. Także to mogę polecić jako pierwszy punkt. Na pewno drugą rzeczą, której nie można zapomnieć, to jest porządny research i spisanie porządnego briefu. Także dokładnie trzeba zbadać produkt, namierzyć ten problem grupy docelowej, wypisać korzyści, przygotować się do pisania tej oferty i potem po prostu wdrożyć, kiedy już się ma wiedzę, jak to zrobić i ma się wkład merytoryczny, to trzeba po prostu wdrożyć tą wiedzę w praktykę, czyli zastosować się do tych metod, których na przykład uczy Bartek Popiel albo Magda Owsiany, bo wiem, że ona też takie szkolenie miała z pisania sprzedażowego i po prostu to wdrożyć, czyli pilnować się tych wszystkich punktów, które powinny być w ofercie, czyli napisać mocny nagłówek, pamiętać o wielokrotnym użyciu call to action, podejść może jakoś kreatywnie do tego call to action, rozgrzewać problem, pokazać rozwiązania, pokazać dlaczego ten produkt jest rozwiązaniem na ten problem, pokazać korzyści, dokopać się do takich pogłębionych korzyści, rozbić obiekcje, podumać nad magic bulletami, dodać najczęściej zadawane pytania, czyli po prostu bardzo porządnie się przyłożyć do wdrażania tego, co się nauczyliśmy w praktykę przy każdym tekście. Super, super rozbudowana odpowiedź, zwłaszcza powinna się spodobać osobom, które wychodzą z założenia, że copywriting to jest siąść i napisać. No nie, to nie. Nie jest siąść i napisać, to można na kibel i SMS-a, ale nie ofertę sprzedażową.
To tak. Mamy te trzy typy, ale tu często też padało słowo syf w internecie, etyka copywritera, żeby nie powielać bzdur. Ja ostatnio próbowałem, mam taki problem, jak wcisnę jednocześnie klawisz Windows i spację, to mi się przełącza na tę klawiaturę programisty, gdzie wiesz, Y jest zamiast Z i są dziwne polskie znaki zamiast znaków interpunkcyjnych i chciałem to wyłączyć, wiesz? I wpisałem w Google, jak wyłączyć, jak usunąć w ogóle klawiaturę programisty. Trafiłem na artykuł jednej z agencji marketingowych, która zasłynęła w ostatnim czasie ogromem treści z sztucznej inteligencji. I to było napisane, wyjmij wtyczkę z gniazda USB, nie? I to jest wyłączenie klawiatury. Co tu jest grane? Tak bez kitu, nie? I trafiasz na takie treści i myślisz sobie, no dobra, to tutaj to jest akurat bzdet, nie? Ale w momencie, kiedy rozmawiamy o treściach, na przykład tak jak wcześniej dla rodziców, czy treściach zdrowotnych, Paweł Gontarek wiele razy mówi, że znaleźć coś o depresji w internecie to jest sztuka. Więc i też wspomniałaś, że masz wysoką odpowiedzialność, wysoką szczerość, więc jestem pewien, że przychodziłoby ci z trudem pisanie zleceń, które uznajesz za nieetyczne. I tu bym chciał o to trochę podpytać, właściwie skłonić do tego, żebyś trochę o tej etyce opowiedziała, że nie wszystko warto, nie zawsze warto i nie zawsze to się opłaca. Tak, no ja mam wrażenie, że jeśli ktoś wymaga od copywritera, żeby pisał nieetycznie, to już od razu powinna się zapalić czerwona lampka, bo on tak samo będzie traktował pracownika, czy tam osobę, której zleca teksty. I ja akurat miałam taki przypadek, że zgłosiłam się na Usemi do tekstów, do landingów i tam mi człowiek obiecywał w ogóle jakieś złote góry, jakieś prowizje od sprzedaży, jakieś 200% prowizji od sprzedaży, nie wiadomo co. I faktycznie okazało się, jak ja zaczęłam pisać te landingi, że on tam trochę właśnie wymagał ode mnie naginania rzeczywistości. Gdzieś tam autorzy się nie zgadzali, doświadczenia tych autorów, gdzieś tam właśnie no ten przekaz się rozjeżdżał z prawdą. Na całe szczęście ten człowiek się okazał nie być uczciwy i połowy tych tekstów, które mi dał do napisania, przestał się odzywać, więc ja tego już potem nie pisałam. I oczywiście o tej premii słuch zaginął. Także to był taki mój przypadek, który mi uświadomił, że właśnie gdzie są moje granice też, co ja chcę, czego ja nie chcę, w czym ja nie chcę brać udziału i z czym się wiąże też ze strony drugiej osoby. Jeśli ktoś próbuje nas oszukać, próbuje oszukać klientów, no to właśnie też prawdopodobnie będzie próbował oszukać swoich podwykonawców i na przykład nie wywiązać się z umowy. Więc gdzieś tutaj jest to w różne strony idzie ta nieetyczność, tym bardziej, że potem widziałam reklamy też tych produktów, to one były kurczę takie, no szkoda gadać. Tak, no ale właśnie no niestety rodzice na przykład są bardzo takim łatwym celem, bo też jesteśmy zalani hormonami różnymi, jesteśmy niedospani, jesteśmy w wielkim zagubieniu, bo na przykład przy pierwszym dziecku to już w ogóle nic się nie wie, co i jak się, nie ma pojęcia, czy się dobrze robi, czy się dobrze karmi, czy się dobrze trzyma, czy się dobrze przewija to dziecko, czy czemu ono nie śpi. I w tym momencie, jak dostaje się takie treści sprzeczne, albo w ogóle jakieś wyssane z palca, albo takie, co się mają klikać, to naprawdę to szkodzi, to jest po prostu szkodliwe. I nie wiem, to powinna być gdzieś tam, no może nie karalna, ale faktycznie to bardzo jest szkodliwe. Na przykład w przypadku diety matki karmiącej. Miałam też taki przypadek, że dostałam temat do napisania, artykuł pod SEO, dieta matki karmiącej, lista produktów. No ja tak patrzę, przewertowałam jeszcze dla pewności internet, bo może coś się zmieniło. No ale no, nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej. Matki karmiące mogą jeść wszystko, chyba że są na coś uczulone. No i napisałam tam do redakcji, że no sorry, ale no, nie ma czegoś takiego i nie możemy tego napisać. Znaczy w sensie ja tego nie napiszę. No i na szczęście ta redakcja okazała się być sensowna. Powiedzieli, to w takim razie napiszmy
artykuł mity o diecie matki karmiącej, czy tam dieta matki karmiącej, obalamy mity. No i ten artykuł już z chęcią napisałam i on faktycznie coś wniósł. I jednocześnie był pod SEO. Także no, kurczę, jest mnóstwo takiego syfu. No ja na przykład się w ogóle na to nie piszę, bo to jest oszukiwanie ludzi. Jeśli czegoś nie jestem pewna, to też, kurczę, no nie napiszę tego. Także wydaje mi się, że nie ma sensu tak po trupach działać. Też jest taka kwestia, że z tą etyką, że zauważyłam, że też teraz jest ten rozkwit kursów online, produktów online, e-booków i każdy jest teraz takim specjalistą i marką osobistą i w ogóle, że to wydaje mi się, że już niedługo to przestanie być w ogóle wiarygodne, bo gdzieś tam to, że ktoś jest ekspertem, to można teraz w obecnych czasach bardzo łatwo udać i ludzie, wydaje mi się, że przestaną trochę wierzyć w te wszystkie zapewnienia, że ktoś jest ekspertem. Tym bardziej, że właśnie się przekonałam, że jeśli ktoś czegoś uczy, to nie zawsze to jest, nie zawsze to znaczy, że on sam to umie i że to w ogóle jest prawda. Więc gdzieś tutaj widzę też ten brak etyki, że ludzie się podają też często za ekspertów w dziedzinach, w których się no, nie do końca są tymi ekspertami. I też no chyba nawet taki kurs copywriterski jest jeden, który dużo kosztuje i niewiele daje, więc no gdzieś tutaj też ta etyka powinna przyświecać, bo potem wystarczy kilka opinii negatywnych i gdzieś tam ta renoma już przestaje działać, nie ma już jej, bo się okazuje, że ktoś no po prostu oszukiwał. Nie warto mu wierzyć, nie warto od niego kupować. No ma krótkie nogi, jeśli jest dobry produkt, to się faktycznie obroni, ale jeśli jest słaby i tylko napompowany jakąś tam otoczką, to się po prostu chyba nie opłaca. No bo żeby zrobić całą tą otoczkę marketingową i udać, że się jest kimś, kim się nie jest i że się ma produkt, który nie daje tego, co się mówi, że daje, no to jaki to jest koszt w stosunku do tego, co się potem straci, jak się przestanie to sprzedawać, bo ludzie przestaną w to wierzyć. Także gdzieś tutaj te mocne strony jednak i uczciwość, i działanie faktycznie na tym, co się umie, i prawda, i gdzieś tam ta szczerość i odpowiedzialność, to mnie na tym zależy. Tu mogę się pod tym podpisać obiema rękami, nogami i nawet jak sobie przeszczepię rękę, to też się nią podpiszę, że to mnie to strasznie wpienia, wiesz, że trafiasz na reklamę kursu czy na webinar. Pierwsza rzecz, jaka mnie wpieniła, to był gostek, który puszczał autowebinar i wprost mówił w komentarzu pod reklamą, nie można mówić, że to jest autowebinar. Udawaj, że to jest cały czas uważaj, że to jest webinar na żywo. Udawaj, że to jest webinar na żywo, bo ludzie nie przyjdą i ludzie nie kupią. A mnie to tak wyprowadza z równowagi, bo ja przychodzę na webinar właśnie dlatego, że on jest na żywo, a nie dlatego, że jest auto. Chłopie, powiedz mi, że to będzie nagranie, to ja je sobie obejrzę. Kiedy ja wiem, że tutaj tracisz ten czynnik pilności, te FOMO i te wszystkie inne rzeczy. Ale no kurde, jakaś spójność, nie? I co myślisz, że jak ja się zorientuję po 10 minutach webinaru, że to jest nagranie, to co ja będę od ciebie kupię, bo mi nie powiedziałeś, że to jest autowebinar? No nie, nie tylko, jeszcze cię obstram w internecie i powiem, że jesteś dupek. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mnie wpienia, też miałem odcinek o tym, o autorytetach, że ktoś ci mówi, kup ode mnie kurs, nie wiem, Instagrama za 1500 zł, ja ci pokażę, jak robić markę, jak dojść do 800 milionów followersów w 3 tygodnie, nie? Bez konta na Instagramie i w ogóle bez telefonu, bez aparatu, bez internetu, nie? Kup ode mnie kurs, bo ja tutaj mam tylu i tylu followersów i w ogóle, nie? Ale nie mówią tego, że na przykład ja, żeby mieć tylu followersów, 15 lat zasuwałem w telewizji, albo 15 lat miałem biznes, albo 15 lat prowadziłem bloga i to wszystko, nie? I rzeczywisty komunikat, wiesz, jak budujesz markę osobistą na Instagramie, to czasem powinien brzmieć nie tak, że publikuj regularnie, wrzucaj reelsy według jakiegoś tam schematu, dodawaj storieski, lajkuj, komentuj, szeruj, wchodź w interakcję i tak dalej i ci urośnie. A w rzeczywistości powinno być oprócz tego jeszcze tak. Odpal sobie boty, zatrudnij ludzi, zatrudnij grafików, zapłać za reklamy i wtedy ci urośnie. I tego już nie mówią, nie? A po wszystkim, jak ci nie wychodzi, wiesz, masz kurs za 1500 zł, dodajesz powiedzmy te posty, rolki i tak dalej i ci nie rośnie, idziesz do tej osoby i mówisz, nie rośnie, no to coś robisz źle widocznie, nie robisz tego, co ja. I to mnie drażni, to po prostu mnie drażni i nie wiem, chyba mam to, co ty po prostu z tą szczerością czy coś. Pienia mnie to strasznie.
Tak, ale to też ludzie trochę powinni. Komunikat powinien być szczery, powinien być rzetelny, ale jednocześnie mam wrażenie, że ludzie mają bardzo tak łatwo łapią wszystko to i biorą bez przemyślenia. No ale jednocześnie to jest tak jakby nasza odpowiedzialność, żeby pisać prawdę. A nie oczekiwać, że ktoś tam się czegoś domyśli, że jeszcze tam trzeba było zatrudnić sztab ludzi, żeby to osiągnąć. No nie, ludzie się nie domyślają. Musi być właśnie, niedawno miałem rozmowę na temat tego, że w komunikacji musi być to takie zrozumienie, że pytasz drugą osobę, czy wiesz o co, nie, nawet nie czy wiesz o co mi chodzi, bo odpowie, że tak, jak w szkole, nie, bo powie, że nie rozumie, to pani wezwie do tablicy i się będą dzieci śmiały. Więc trzeba zapytać, jak to rozumiesz? Powtórz swoimi słowami na przykład to, co powiedziałem teraz, nie? I wtedy jest jasne, czy ktoś to zrozumiał, czy ktoś tego nie zrozumiał. I skoro jesteśmy przy komunikacji, to od razu zapytam o najtrudniejsze merytorycznie zlecenie. Merytorycznie? Tak. Najtrudniejszy tekst, taki, nad którym się musiałaś najbardziej zmuszać, który ci dopiekł. Być może coś z tą komunikacją jeszcze tutaj dodasz. Mam dwie takie historie. Jedna to jest z tego roku, która mnie dużo nauczyła, bo komunikacja zawiodła, ale na etapie umawiania się z klientem. I tutaj mam bardzo, bardzo dużą nauczkę, że bez umowy z nowymi osobami nie ma co w ogóle zaczynać, bo nigdy nie wiadomo, jak ta osoba się zachowa ostatecznie, jak dostanie tekst. I faktycznie zrobiłam ten błąd, mimo że już byłam doświadczona w tej pracy, to zrobiłam ten błąd, zaufałam i po prostu zaczęłam pisać bez umowy. Wyszła z tego po prostu katastrofa, nerwy, niezadowolenie z obu stron, przepychanki i ostatecznie zostałam z tym tekstem, bo nie chciałam iść do sądu, już nie chciało mi się iść do sądu z tym, więc zostałam z tekstem i z dużą nauczką, że właśnie nawet jeśli się świetnie układa rozmowa, jeśli wszystko się wydaje super, się rozumiemy, oczywiście tak, będzie dobrze, to nie, umowa. Umowa i to w umowie powinno być zapisane sposób tej akceptacji tekstu, w sensie ile i jakie poprawki są w cenie. Ja teraz na przykład robię tak, że mam w umowie, że jest jedna seria poprawek merytorycznych i też zawsze podkreślam to w rozmowie, w ustaleniach, że poprawki merytoryczne, że tam uwagi to nie są, że tekst mi się nie podoba, tylko żeby to po prostu też ta druga osoba miała świadomość, bo też nie wszyscy współpracowali z copywriterami i też wiele osób robi to po raz pierwszy i nie wie, czego się spodziewać, więc tutaj to nasza jest rola, żeby sobie zabezpieczyć ten aspekt. I tam faktycznie się mocno przejechałam na tej komunikacji przed pisaniem, bo po prostu klient chciał coś innego, ale sam do końca nie wiedział co i chciał, żebym ja wiedziała lepiej niż on, co on chce, a że mi nie wyszło, to się wściekł. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to była na samym moim początku pracy, kiedy pracowałam w agencji marketingowej i dostałam do pisania teksty dla marki astronumerologicznej, gdzie ja nigdy z tą branżą nie miałam nic wspólnego, oprócz tego, że wiem, że mam znak zodiaku lew. I musiałam pisać po prostu teksty tak odjechane, w jakimś takim klimacie, kurczę, totalnie nie moim. No i się wgryzałam tak długo w komunikację tej marki, tak dużo czytałam, oglądałam, słuchałam, jak one mówią, co one tam opowiadają, jakich słów używają, wypisywałam sobie to wszystko w takim ogromnym pliku, jakich one w ogóle słów używają, jakich przymiotników, jakich rzeczowników, jakich czasowników, aż zaczęłam pisać tym ich językiem i się wreszcie im to zaczęło podobać i zaczęło to być publikowane, ale to było naprawdę dla mnie takie wyzwanie, żeby zacząć pisać po prostu po jakimś marsjańsku, że tak, to było wyzwanie takie komunikacyjne, ale bardzo dobrze to wspominam, bo to było też zadanie rekrutacyjne do tej agencji, które przeszłam, więc jeśli ja po prostu wtedy stwierdziłam, że jeśli ja napisałam coś takiego odjechanego i przeszło, to naprawdę mogę pisać wszystko. Chociaż wolałabym na jakichś tam grzejnikach nie pisać. To jest dobre, to jest dobre. Ja dlatego chętnie pytam właśnie o te najtrudniejsze teksty i najtrudniejszego klienta, najgorszego klienta, dlatego że to właśnie te rzeczy nas najwięcej uczą. Bo jak dostaniesz piękny brief,
wypisano badanie grupy docelowej, wnioski, persony, antypersony, dostaniesz to wszystko na tacy ze strategiami, z tym wszystkim, to wiesz, udokumentowane i tylko sobie wiesz, siadasz w to, czytasz sobie, ok, tutaj tak, tu było dobrze, tu było źle, to jest do poprawy, to było coś tam, siadasz i piszesz, tworzysz dobry tekst i dostajesz tylko taki feedback, że no jest zajebiście, nie, dawaj fakturę. No i to jest spoko, to jest fajne, to buduje poczucie własnej wartości, ale to nie rozwija. To może paradoksalnie zabrzmieć, ale to nie rozwija. Nie uczymy się z sukcesów, uczymy się z porażek. I właśnie te trudne współprace uczą nas najwięcej, że tak jak mówiłaś, że zaczęłaś pisać bez umowy, zaczęłaś pisać bez kasy. No to już wtedy po takiej współpracy piszesz sobie taki punkcik w zasadach współpracy z tobą, że nie zaczynam pracy bez kasy albo nie zaczynam pracy bez umowy. Ja też mam taki pliczek, mam taką stronę na podstronę na stronie i wysyłam to klientowi właśnie zasady współpracy ze mną, że dla mnie na przykład komentarz o treści XD to nie jest feedback, to mi nic nie mówi. Ja nie wiem, jak mam poprawić to zdanie, co to znaczy, że jest XD? Mam tam wstawić XD? Mam stamtąd wyciąć XD? Mam zamienić to zdanie na XD? Co to znaczy XD? Mam się zaśmiać z tego? Czy klient się z tego zaśmiał? Czy mam więcej takich zdań pisać, żeby klient się uśmiechał? Nie rozumiem, nie wiem. To nie jest dla mnie komunikat, więc też zwracam na to uwagę. Czyli temat najgorszego klienta w karierze już mamy poruszony i zamknięty pośrednio, tak? Tak, tak. Czy chcesz coś dodać? Czy miałeś jeszcze jednego najgorszego? Nie, jak jest naj, to już jest tylko jeden. Nie, ten jeden był właśnie z mojej winy. To było takie niedopracowane przy ugadywaniu się, ale te inne to były tak naprawdę wyzwania, a ja lubię wyzwania i niestety mam coś takiego, że jak coś jest za proste, to mnie zaczyna nudzić. Jak się czegoś nauczę, na przykład pisać jakieś proste newslettery, to ja już mi się nie chcę tego pisać. Więc to też jest takie trochę upierdliwe, ale też rozwojowe bardzo. Ale no to też jest cecha, która gdzieś tam wyszła z tych testów, że faktycznie te ambitniejsze rzeczy mnie kręcą. No i więc te trudne rzeczy to wcale nie są jakieś tam najgorsze. Też gdzieś właśnie czytałem albo słyszałem, że rozwijamy się robiąc rzeczy nowe albo trudne. I że jest to takie dążenie do rozwoju, nie? Że nie wiem, czy to dlatego, że mam taki sam znak zodiaku jak ty, że też właśnie chcę się uczyć. Nie wiem, może to co tam ciekawego w horoskopie dzisiaj piszą, co my tam będziemy działać, jaką mamy przyszłość, nie? Sobie kiedyś sprawdzę, ale wiem, że na przykład Kobe Bryant, świętej pamięci koszykarz z NBA, został kiedyś zapytany przez dziennikarkę, czy on należy do grupy koszykarzy, którzy nie znoszą przegrywać, czy lubią wygrywać? On powiedział, że do żadnej. Ja należę do takiej grupy, która lubi się uczyć. Każdy mecz to dla mnie lekcja. Każde posiadanie piłki to jest dla mnie lekcja. Za każdym razem on oglądał swoje mecze przeciwników i on się uczył. On chciał się uczyć. On nie chciał ani wygrywać, ani nie przegrywać, tylko chciał się uczyć. Jak się uczył, no te parę mistrzostw NBA wygrał. No, spoko podejście. Też trochę tak mam, ale dostać taki pozytywny feedback to też lubię. No nie oczekuję, że każdy ten no to przestań, jak ci klienci piszą, że te maile są zajebiste, no to no. Jest coś takiego, tak. Lubimy. To też jest potrzebne. Ale to przecież każdy ma ten syndrom oszusta i gdzieś tam to też jest potrzebne, żeby sobie kolekcjonować ten dobry feedback i sobie go trzymać i w ciężkich chwilach, jak się jest niewyspanym i nie ma się siły na nic, to sobie to przeglądać. Czyli zbierasz ten pozytywny feedback, bo ja mam takie, też masz. Tak. Polecam. To robi robotę i nawet czasem jak się na relację wrzuci, to już masz storiska gotowego, nie? Trzeba pytać o zgodę. Ale mam taki właśnie folder z opiniami. Za każdym razem, jak mi klient pisze, że coś jest pyte, to ja to sobie robię screenshota i sobie zapisuję. Jak mi smutno, to sobie czytam. Ale dowiedziałem się ostatnio ciekawej rzeczy, że na syndrom oszusta cierpią jednostki ponadprzeciętne odnoszące sukcesy. Jednostki, które nie odnoszą sukcesu i nie robią dobrych, jakościowych, wartościowych rzeczy, na syndrom oszusta nie cierpią. No, w sumie to logiczne, nie, ale to logiczne, bo jak się coś tworzy albo wychodzi z czymś do świata pod ocenę innych ludzi, no to wtedy faktycznie tak. Chociaż wydaje mi się, że jeśli się jest takim jakimś przeciętnym usługodawcą, nie wiem, fryzjerem, to też można. Bo na przykład można mieć problem z tym, żeby wziąć odpowiednią kasę za swoje usługi, bo się uważa, że się tam robi to słabo. Może są lepsi.
albo że są lepsi, albo że co ja tam umiem, nie? Także nie wiem, czy trzeba być jakąś tam ponadprzeciętną jednostką, żeby mieć ten syndrom oszusta. Ale na pewno gdzieś tam ta ocena, w sensie ta praca z ludźmi tutaj ma wpływ. Czy samo stwierdzenie coś umieć nie świadczy o tym, że jednostka jest ponadprzeciętna? Czy pytanie brzmi teraz, czy jednostka przeciętna to jest taka, która nic nie umie? Zaraz ktoś się nie, obrazi. No każdy coś umie, każdy coś umie. Tylko nie każdy to wystawia na ocenę. Czy mówisz, że to może mieć związek z oceną? Nie wiem, chyba tak. Dobre pytanie. Ja bym chciał tu kiedyś zaprosić kogoś, kto jest specjalistą od syndromu oszusta i załatwimy temat. Chociaż ja podejrzewam, że nawet może mógłbym tu przepytać 100 psychologów na ten temat. I ten syndrom oszusta i tak będzie. Może będzie słabszy, ale i tak będzie. No to ostatnio Ola Gościniak robiła ten raport swój słowetny o kobietach i o tym, jak kobiety, które mają po 10-15 lat doświadczenia w branży i są naprawdę specjalistkami, nie wiem, na cały kraj, w swojej dziedzinie, uważają, że one co one tam umieją, nie? Że co ja tam, jaka to ja mam, jestem ekspertka. I boją się wychodzić z tą wiedzą do świata, bo się czują, że są niewystarczające. No ale to już są takie tematy właśnie na terapię, na pracę nad sobą, na pracę nad mindsetem, nad zmianą przekonań, przeprogramowywaniem przekonań. To fajne, rozwojowe, fajne tematy. Wraca i będzie wracać, bo ja też cały czas zauważam i powtarzam to cały czas, że niskie zarobki, czy tam brak powodzenia, brak takiego skutecznego pozyskiwania klientów u copywriterów nie wynika z tego, że oni nie potrafią pisać. On wynika najczęściej z tego, że mają niepoukładane w głowie, więc temat terapii będzie wracał. A skoro jesteśmy przy takich rozwojowych tematach, to pytanie brzmi następne, co w największym stopniu wpłynęło na twój rozwój? Co tobie dało największego boosta w karierze? Tak, pierwsze, o czym pomyślałam, to, że mnie wyrzucili z agencji marketingowej z dnia na dzień i musiałam sobie z tym poradzić, bo to była natychmiastowa utrata całego przychodu miesięcznego mojego przy dwójce dzieci. I tak, to było dla mnie ważne, naprawdę wydarzenie ważne, bo pozwoliło mi gdzieś tam się zdystansować do tego szybko i właśnie poczuć, że to nie jest problem we mnie, tylko akurat w sytuacji tej firmy, że oni zwolnili nagle wszystkie copywriterki, jakie były i zostali bez. I ja tak jakby teraz ode mnie zależy, co z tym zrobię. I faktycznie wtedy poczułam taką sprawczość, że właśnie ode mnie to zależy i ja teraz się biorę i szukam tej roboty i zaraz znajdę. Więc gdzieś tutaj te przekonania mi się tak jakby nagle tak spadły na dno, że ja właściwie to ja nic nie umiem, wyrzucili mnie z roboty. Po czym się odbiły, po kilku dniach już tam byłam w ferworze pisania CV i szybko dostałam pracę. Więc gdzieś tutaj uwierzyłam w siebie faktycznie, że nawet jeśli mnie wyrzucą, to ja zaraz znajdę, bo ja umiem pisać i umiem i lubię to, co robię i się w tym sprawdzam. Także tutaj to było ważne. A poza tym doświadczeniem, to na pewno właśnie praca nad mindsetem dotyczącym własnej wartości. Wzięłam udział w takim programie warsztatowym Kobieta ma pieniądze u Darii Dal z Czułego Rozwoju, który mi bardzo dużo poodblokowywał, uświadomił różnych schematów. A co ciekawe, zaczęłam w ogóle się interesować całym tym rozwojem osobistym i tymi przekonaniami, tym wszystkim właśnie podczas pracy dla tych astronomerolożek, które mi się wydawały całkowicie z kosmosu, oderwane od rzeczywistości. Ale gdzieś tam tak jakby sama ta praca w copywritingu i to zetknięcie z takim klientem mnie popchnęło do tego, żeby się rozwijać. I potem właśnie zaczęłam te prace nad mindsetem i gdzieś cały czas tym jestem. Potem założyłam swoją grupę mastermindową. Też mi w tym pomógł copywriting, bo nauczyłam się, jak to robić od klientki, od Ani Dyl, która uczy mastermindowania. Przy okazji pracy u niej nauczyłam się, jak właśnie budować, prowadzić swoją grupę mastermindową. No i właśnie latem tego roku bardzo mi pomógł coaching, który się okazał być tak bardzo przyspieszonym metodą na taki przyspieszony rozwój, że to mnie po prostu zwaliło z nóg. Przez ile tam było? 6 tygodni
przerobiliśmy taki ogrom jakiejś rzeczy w mojej głowie, że no to normalnie nie do uwierzenia. Także gdzieś tam te trzy rzeczy. Praca nad sobą taka stała, praca w grupie mastermindowej i praca z coachem. Być może będzie kolejną cegiełką ta terapia, także nie kursy copywritingu, nie jakieś tam szkolenia, nie czytanie, nie wiem, mailingów jakichś znanych osób, tylko po prostu praca nad głową. Praca. Bardzo, bardzo często pada słowo praca. Ja myślę, że wielu copywriterów w tym momencie się wyłączy, no bo jak to praca? Nie? Ja nie chcę pracować, ja chcę mieć gotowe za darmo. Najlepiej, żeby mi ktoś dopłacił. Nie, teraz trochę generalizuję, ale jest taka grupka, na pewno jest taka grupka takich osób. Naturalnie do Ani Dyl miałem przyjemność poznać, Anię pozdrawiam, do Ani będzie link. Ania niedawno napisała książkę na temat tego, jak te mastermindy robić. Ja ze swojej strony mastermindowanie polecić mogę. Ty rozumiem, że też i Anię też mogę polecić. Gdzieś miałem ulotkę, bo jak się widzieliśmy, to wziąłem. Tak, książka już była, teraz jest kurs jeszcze. Kurs taki, który pozwala zacząć faktycznie tę pracę z mastermindem. No to jest spoko i też copywriterzy powinni sobie przełamać te takie. To też nie musi być grupa mastermindowa wewnątrz copywriterów, może być, a nawet czasem powinna być z innych branż, ale to takie wychodzenie, takie nie że ja nie, z nikim nie porozmawiam, ja wszystko zrobię sam. Tylko że takie, że no przecież my tutaj chociażby rozmawiamy, nie? To nie będzie tak, że zaraz będziemy sobie podpierniczać klientów, tylko myślę, że nas oboje ta rozmowa rozwinie i rozwinie osoby, które będą tej rozmowy słuchać. I czy Daria Dal ma program Facet ma pieniądze? Chyba nie, nie ma. Kurczę, może dałoby się tutaj coś zorganizować. Nie, z tego co wiem, to nie ma. Szkoda. Może ale na pewno są takie. A ten Inner War Saga nie robi takich tych? Z hajsem? Nie? To jest bardziej, wiesz, kwestia podświadomości, nie? Że wchodzisz sobie w trans i tam sobie ze sobą, załóżmy, pracujesz, bo znowu słowo praca, i też poruszasz tematy związane z hajsem. Ja ubawiłem się przy pytaniach programujących, to podziałało, potem przestałem powtarzać i pieniądze przestały przychodzić. Myślę, że kurde, no coś tu jest na rzeczy, nie? Ale pytanie brzmi, jak to zmienić na stałe. To też myślę, że do tego dojdziemy. I pytanie jeszcze ostatnie, przedostatnie właściwie. Jedna rada, jaką mogłabyś dać początkującym copywriterom. Co by to było? Tylko jedna. No właśnie ta jedna, to kurczę, to jest mega trudna, bo to jest złożony zawód. Ucz się ile możesz, najlepiej w praktyce, pisząc, w pracy u kogoś, stawiaj się coraz lepszym i pnij się do góry, dając prawdziwą wartość swoim pisaniem i swoim zaangażowaniem. I równolegle, no bo tego się nie da po prostu pominąć, pracuj nad mindsetem i znajdź na to swój sposób, czy to będzie jakaś osoba z internetu, od której się będziesz uczyć, czy to będzie terapeuta, czy to będzie jakiś mentor, czy bliski przyjaciel, który jest copywriterem gdzieś tam o parę kroków dalej od ciebie. Znajdź jakąś swoją metodę i rozwijaj swoje poczucie wartości. Mocne, mocne, fajne, podoba mi się. Gdzie cię można znaleźć w internecie, Kasia? Tak, no przede wszystkim serdecznie zapraszam na stronę www.twojlanding.pl i na social media naszego właśnie nowego projektu Twój Landing, bo tam razem z Danielą Stilger robimy zarąbiste landing page'e, robimy też kompletne strony internetowe, piszemy mailingi sprzedażowe, wdrażamy automatyzację i udzielamy konsultacji takich strategicznych. Pomagamy też odkryć potencjał marek i wydobyć go na światło dzienne w sieci. Także zapraszam na twojlanding.pl. Jest jeszcze moja osobista taka stronka ofertowa, gdzie można zamówić teksty sprzedażowe już bez tej graficznej części i bez technicznej części. I to jest tekst na landing.pl. I jestem też na LinkedInie, Katarzyna Turzańska-Pietras, i na Facebooku i Instagramie jako CopyMama. Zawsze można do mnie napisać, pogadać, i jestem otwarta też na takie rozmowy ogólne o marketingu, o strategii. Można umówić się na 15-minutową konsultację, czy ze mną i z Danielą.
i po prostu sprawdzić, czy możemy sobie pomóc nawzajem. Super. To z landingiem to się oczywiście wytnie, bo stanowicie dla mnie konkurencję, więc nie będę tego... O kurczę. Żartuję oczywiście. To wiemy oboje, że na pewnym etapie, na pewnym poziomie konkurencja po prostu nie istnieje. Po prostu ty w swoich tematach jesteś na takim poziomie, do którego ja nie doskoczę i ja w swoich pewnie też. Więc to konkurencja jest w tych niższych stawkach, wiesz, w tych takich... Mhm. Gdzie ludzie się na Facebooku biją o każde zlecenie, tam jest konkurencja, a potem jest coś takiego, że wiesz, że klient przyjdzie tylko do ciebie i do nikogo innego i zapłaci u ciebie więcej, ale do nikogo innego nie pójdzie, bo tylko tobie ufa. I taka jedna rada już ode mnie jako bonus, żeby właśnie to zaufanie u klienta zdobyć. No Kasia, ja ci dziękuję dzisiaj za tę godzinkę z hakiem. Też dziękuję może bardzo. Wiedzy, faktycznie było bardzo miło. Tak, to co ciekawe, co zauważyłem, to fajnie płyniesz z rozmową i fajnie się ciebie słucha. Ja tak momentami się łapałem, bo wiesz, wyłączam się tutaj, wiesz, zostawiam cię solo i tak płynę. Kiedy podcast? Kiedy ty założysz podcast? No, myślę, że to jest potencjał, jest potencjał. Czy ja wiem, cały czas mi się wydaje, że muszę pisać i nic więcej. Nie, raczej się staram, żeby wszystkie moje działania miały jakiś cel, bo przez to, że jestem mamą, to nie mogę sobie tam z tym czasem robić, co zechcę, bo muszę mieć też czas na to, żeby być mamą i nie stracić tych lat, kiedy dzieci są małe. Więc wszystko ma jakiś cel, a nie wiem, jaki cel miałby mieć ten podcast w tej chwili. Także nie bardzo. Zaczynam się zastanawiać nad celem mojego podcastu, tak? ale ja nie mam dzieci, to korzystam z tego po prostu, że jeszcze ten czas, że mogę sobie z nim robić praktycznie rzecz biorąc, co chcę i tak na marginesie mam cel, ale nie powiem jaki. Chociaż nie, no cel po prostu robić content i dawać wartość, zapraszać ciekawych gości, rozmawiać z nimi, ciągnąć ich za język, zmuszać do dawania wartości moim słuchaczom, widzom i podpytywać, kiedy założą swój podcast, żebym ja mógł się u nich pokazać. Nie? Okej, okay, no właśnie, to był ten cel ukryty. Wielkim skrócie, nie? To też się wytnie oczywiście, żartuję, zostanie. Dobrze, dziękuję Ci przede wszystkim za czas i za wartość i co, do następnego chyba. Chętnie. Pa. Siema, cześć.